Dzień dobry, ja jestem Narwarien, a to będzie film serii na temat. I dzisiaj pogadam sobie troszkę o lajkach, czy też ogólnie o łapka w górę itp. itd. I dlaczego to tak coś jest Morton. Mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzał. O lajkach, o łapka w górę itp. itd. I dlaczego? Dlaczego ludziom zależy tak, żeby właśnie. Czy dlaczego youtuberom, czy też streamerom. Czy komukolwiek zależy na tym, żeby ludzie łapkowali, czy też lajkowali ich posty, czy też lajkowali fanpage, followowali streama, dodawali do ulubionych na na Twitterze itp. itd. Więc często widzowie, z tego co zauważyłem w komentarzach, niekoniecznie u mnie, są oburzeni, że YouTuber przypomina o tym, że tam zostawcie lajka, zostawcie nie lajka, tylko tego, zostawcie łapkę w górę, czy też wejdźcie na fanpage'a i żeby kliknąć, lubię to. I że wszyscy mówią, że każdy YouTuber po prostu żebrze o to, żeby ludzie lajkowali, czy też właśnie łapkowali. I chciałem właśnie wyjaśnić to, dlaczego ludzie to robią. I dlaczego nie powinno się tego jakoś tam karać czy cokolwiek. Także na początku zacznę od tego mitu, który krąży po internecie, że na łapkach w górę się zarabia. Oczywiście nic takiego nie ma, nic takiego nie działa i nie wiem, ktokolwiek to wymyślił ma bardzo ciekawą wyobraźnię. Także dlaczego się liczą, że tak powiem, łapki w górę? Dlaczego twórcy. YouTuberzy, twórcy, no w sumie w jakiś tam sposób jesteśmy twórcami. Także dlaczego twórcy chcą łapki w górę? Ano dlatego, że za każdym razem, może nie za każdym razem, niekiedy, jeśli macie połączone konto na YouTubie z kontem Google Plus, tak się nazywa ten portal, za każdym razem, gdy dacie tą łapkę w górę, to wtedy w to, co zlajkowaliście, może wyskoczyć na waszej tablicy, że to zlajkowaliście. I teraz, jeśli coś zlajkowaliście, to wtedy jakiś wasz tam kolega, którego macie na tym Google Plus, albo też na przykład na Facebooku, też może to wyskakiwać. Na przykład, znaczy wiem, że kiedyś to wyskakiwało. Nie wiem, czy nadal tak się dzieje, że jeśli macie połączonego Facebooka z YouTubem, to wtedy, jeśli dajecie lajka na jakiś tam właśnie filmik, czy też no właśnie tą łapkę w górę, przepraszam. To wtedy na Facebooku na tablicy u kogoś może wyskoczyć, że twój kolega, jakiś tam Mateusz, polubił film na YouTubie i to jest właśnie, chodzi o tak zwane zasięgi. Więc jeśli taki właśnie Mateusz sobie polubił ten filmik, to później wyskoczy to u znajomych na Facebooku, czy na tym Google Plus, czy cokolwiek. I wtedy ten film dociera do innych osób, po prostu. Także się to rozprzestrzenia. Więc każdy, kto zostawia tą łapkę w górę, przyczynia się do tego, żeby był jak największy zasięg dotarcia filmów waszego youtubera. Więc każdy po prostu, kto, że tak powiem, chce wspierać, że tak powiem, tego youtubera, którego ogląda, to Jezu. Łapkowanie w górę jest wskazane po prostu. I jak mówię, jest to na zasadzie, że jeśli chcecie, żeby więcej ludzi się dowiedziało o tym youtuberze, czy też kimkolwiek, to wszystkie jakieś tam łapki w górę na YouTubie, to po prostu pomaga. Jak gdyby subskrypcje nie mają większego wkładu w to, żeby zasięg się powiększył, gdyby subskrypcja działała na zasadzie, że tylko wam daje informacje, ale te łapki w górę właśnie na tyle są fajne, że wasi znajomi również mogą się dowiedzieć, że coś lajkowaliście. Ewentualnie oczywiście jakieś tam udostępnianie tych filmów na waszych fanpage'ach itp. również działa na tej samej zasadzie, czyli wrzucacie, załóżmy, mój film na swojego walla, czy też swoją tablicę po polsku na Facebooku i wtedy jak najwięcej ludzi dociera do mnie na ten film, więc tak to działa. Tak samo również jest z komentarzami. Jeśli skomentujecie jakiś film, to też na innych tam portalach
ta wiadomość może się po prostu wyświetlić i wyświetli się z tym filmem, do którego wasz znajomy może trafić. Czyli po prostu działa to na zasadzie zasięgów. I no i podobnie bardzo jest z fanpage'em na Facebooku. Jeśli polubicie, na przykład dajmy na to, że ja wrzucam swoją informację, że włączam streama na fanpage'a, daję informację, że na przykład godzina 12:00 stream, zapraszam, to często jest tak, że ludzie po prostu widzą, o, zaczyna się stream, klikają streama, wchodzą na streama i tyle. Ale jeśli po prostu ktoś chce, żeby streamer był bardziej rozpoznawalny, miał więcej ludzi na streamie i bla bla bla, to wtedy właśnie można zostawiać tego lajka, czy też można udostępniać ten post, czy też można po prostu skomentować go w coś w stylu wbijam, czy cokolwiek, prawda? I przez to, jak wiecie, tam na Facebooku po prawej stronie macie tam, wyskakują wam różne rzeczy, że znajomi coś tam polubili, coś tam skomentowali itp. No i często ludzie sprawdzają takie rzeczy, prawda? Że o, jakiś tam znajomy polubił jakiegoś gościa. Sprawdzę. No i przez przypadek jakaś tam osoba może właśnie sprawdzić z ciekawości, z czystego tak naprawdę przypadku niby, ale jeśli założymy, że setki czy tam tysiące ludzi polajkuje ten jeden post, to ten zasięg się naprawdę, naprawdę zwiększa i bardzo, bardzo to widać. Znaczy, ja to bardzo widzę, po prostu gdy jakieś posty są bardziej lajkowane, to widzę ile osób później ten fanpage polubiło, więc bardzo dobrze to po prostu działa. No i tak samo jest też z Instagramem, czyli też tak samo, jeśli polubiliście zdjęcie na Instagramie, to wasi znajomi to widzą, też docierają na Instagrama, bla bla bla, wiadomo. No i tak samo oczywiście jeszcze z Twitterem, którego używam ostatnimi czasy, że tam macie opcję dodania do ulubionych tego tweeta lub podania dalej. Tutaj podanie dalej działa na zasadzie udostępnienia, a dodanie do ulubionych działa na zasadzie lajka. Także tak samo, jeśli ktoś używa Twittera, to tam jest Twitter Nerwarieno. Się nazywa mój Twitter, jeśli ktoś używa tej platformy. W Polsce jest raczej mało popularna. Tam mam około 500 followersów. W porównaniu do ponad 100 tysięcy na Facebooku, no to jest to niezbyt wiele, no ale oczywiście odsyłam. Także to taki wywód, który tłumaczy, dlaczego ludzie na swoich filmach przypominają o tym, żeby zostawiać tą łapkę w górę. I dlaczego to się w ogóle dzieje, że nie działa to na zasadzie przebractwa, tylko po prostu działa to na zasadzie, że wspiera to po prostu twórcę. Można podsumować, a czy można na krótko powiedzieć, że dajcie łapkę w górę, bo mi to wspiera, ale chyba po prostu lepiej, wydaje mi się, że to wytłumaczyć ludziom, dlaczego mają, może nie mają, czy dlaczego mogą to robić i po co się to robi. Także mam nadzieję, że wam wyjaśniłem tą kwestię. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego, śmiało pytajcie w komentarzach. Jeśli będę wiedział, to wam odpowiem. Jeśli nie będę wiedział, no to cóż. Także dziękuję za oglądanie. I tyle. No i zostawcie łapkę w górę. Hejka.